Kamil, kolejny dobry mecz w twoim wykonaniu. Ostatnio dużo wniosłeś świeżości z ławki. Dzisiaj występ od pierwszej minuty. Jak przebiega twoja aklimatyzacja w Ekstraklasie? Aklimatyzacja myślę, że przebiega jak najbardziej poprawnie. Gdzieś tam na początku sezonu miałem gdzieś tam problemy z plecami, z kontuzją, także teraz wracam na właściwe tory i mam nadzieję, że będę dostał jak najwięcej szans. Znowu udaje wam się wyrównać w końcówce. Widać było zaangażowanie i wiarę w to, że możecie pokonać bramkarza Pogoni. Jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? Co sprawiało wam największe trudności i co było kluczem do odrobienia strat? Cóż mogę powiedzieć, no kluczem do odrobienia strat na pewno był charakter, który pokazaliśmy w końcówce. Gdzieś tam zepchnęliśmy tą Pogoń do defensywy, mieliśmy też swoje sytuacje. Udało nam się wyrównać, także fajnie i jedziemy dalej. Jak twoim zdaniem uniknąć w przyszłości tych nerwowych końcówek? Jak uniknąć nerwowych końcówek? No przede wszystkim trzeba grać odpowiedzialnie z tyłu, gdzieś spokojnie rozgrywać piłkę, nie rzucać gdzieś na chaos czy coś i myślę, że będzie dobrze. Przed wami mecz pucharowy, a wiemy, że puchary rządzą się swoimi prawami. Czy wy już rozmawialiście w szatni o tym meczu? Jakie jest wasze nastawienie przed wyjazdem do Łodzi? Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym meczu w Łodzi, teraz skupialiśmy się tylko i wyłącznie na Pogoni. Dzisiaj mamy chwilę w autobusie, dłuższą podróż, także możemy przeanalizować sobie przeciwnika i będziemy gotowi na mecz w Łodzi.